chodź tutaj, żeby to przełożyć w celi. Zrobimy sobie coś takiego, można powiedzieć pokroju na dwa, pokroju żywicu, daj ręce, wygląda jakbyś tarczę trzymał, nie? Czemu w ten sposób ręce? Bo jiu-jitsu to wiadomo, uczymy się tutaj treningu, uczymy się chwytów, ale to można wykorzystać wszędzie, na ulicy, na mali, wszędzie. Możemy próbować atakować kołnierze, głowę, tak, pochwyty, może będzie zrywą, tak, w ten sposób uchwyty, tak, gdzieś tu będzie próbował łapać moje ręce. To samo na ulicy, jak gdzieś tam będę uderzał, no to będzie trzymał gardę, gdzie się zasłaniał przed moimi ciosami. Żeby było właśnie łatwiej, jak będziecie robić technikę, to właśnie ręce trzymajcie w ten sposób, tutaj jeszcze gardę trzymali, tak? Wysoko u góry. No i co możemy zrobić? Możemy, a potem mówię, zasygnalizować próbę chwytu, żeby on te ręce dźwignął do góry, próbował gdzieś tam tą rękę złapać. Albo tak mówię, gdzieś tam próbę uderzenia, żeby się dźwignął. Teraz kolejna sprawa. Zwróćcie uwagę, że on stoi lewą nogą z przodu, ja stoję na manikuta, czyli prawą nogą z przodu. Celowo zamieniłem nogi na łańcucha, bo z tej pozycji łatwiej mi jest, tak, pójść po hak, tak, pójść tu po hak, żeby mu te nogi wymaczyć. Dlatego jeżeli on ma prawą, znaczy lewą nogę z przodu, ja wstaję prawą nogę z przodu, bo tak jest łatwiej, szybciej, poprawniej, przynajmniej do tej techniki, którą teraz wiadomo, zależy jeszcze od techniki, tak jest lepiej. Jeżeli on stanie odwrotnie, to ja też w walce ustawię się, jak będę chciał te obalenie robić, to ustawię się lewą nogą z przodu, tak? Tak jest do góry. Teraz co robimy dalej? Będziemy wchodzić w jego nogi, w jego, można powiedzieć tak, będziemy zapinać haki. I teraz co robię? Pierwsza rzecz, wiadomo, gdzieś tam próbuję złapać, żeby on ręce dźwignął. W sytuacji, kiedy ma ręce dźwignięte, wchodzę moją nogą między jego nogi, hop, tak? A ja ciasno wchodzę w jego klatkę. Teraz co robię dalej? Łapię S gripa i moje łokcie tu ściągają na dół, a moja głowa wypycha mu głowę do tyłu. Co tu jest ważne, jeżeli chodzi o tą pozycję? Ja nie daję głowy na dół, tak? Bo jeżeli ja pójdę tu, on mnie od razu złapie giotynę, złapie duszenie. Jak pójdę tu, tak samo pójdzie i poruszenie, tak? Zepcha mi głowę, pójdzie po duszenie. Moja głowa jest z boku. Daj rękę wyżej. Moja głowa jest z boku, jestem w ten sposób jakby uchem tego przyklejać. Kolejna rzecz, zwróćcie uwagę na mój kręgosłup. Mój kręgosłup jest wyprostowany, ja jestem jego przyklejony. Ja nie stoję w ten sposób, tak? Tutaj, bo tu znowu może mnie złapać za plecy, to by tyle, albo za plecy złapie, tak? Uchwyć, nie, za plecy od dwoma rękami, tak? Zrobi scrolla, rzuci, ściągnie mnie i tak dalej. No i druga rzecz, obciążam mocno kręgosłup, tak? Wchodzę tu, że moja noga jest między jego nogi. Łapię S-grip, tak? Tutaj w ten sposób palcami. Czemu S-grip? Łatwiej jest go puścić, szybciej jest go puścić niż zapaśniczy. Głowa się do niego przykleja, łokcie ściągam, głową wypycham. Teraz popatrzcie, podchodzę tylną nogą lekko, a prawa noga zahacza się mocno za jego nogę. I teraz tu gopcham i klękam na moją nogę. Zwróćcie uwagę, że puściłem mój uchwyt, tak? I już mam obalenie. Stąd oczywiście dalej mogę próbować przechodzić, kontrolować, tak? Ale już mam obalenie. Już mam ziemię, moją płaszczyznę. Zacząłem walki sujki, a już jestem na ziemi, tak? Czyli jesteśmy tutaj, wchodzę tu. Łapię z gripa, ściągam łokcie, wypycham głowę. Podchodzę lekko nogą, zahaczam drugą nogę głęboko za jego nogę. I klękam na moją prawą nogę. I jeszcze, tak? Tu oczywiście mogę się wyprostować, zaraz tu złapać palc, kontrolować, przechodzić, tak? Atakować tektorowa. Hop. Tu i tak dalej. I tak dalej. Tu możliwości jest dużo. No bo oczywiście zanosi się nadawać różnicu, czy gdzieś tam MMA, no te możliwości jest sporo. Tu znowu gdzieś tam próbuję złapać, próbuję uderzać, żeby ręce dźwignął do góry. Wchodzę tu, głowa. Tu łokcie jestem. Lekko noga do tyłu, druga zahacza głęboko. Klękam na nogę, hop, obalę. Prostuję się, tak? Spycham nogę. No i tu oczywiście klasyką. Mogę przechodzić, tak? Kontrolować, chwytać i tak dalej. To już tak, moje możliwości w dół. Na razie samo obalę. Lecimy. Raz, dwa.